Cześć dzieciaki! Na kogo czekacie? Na wszystkich. Na wszystkich? Ale kogo? Piłkarzy Górnika? Tak. Na kogoś szczególnie? Na Polskiego. Na Jokotę. Na Jokotę. Autokar przyjechał, to chyba niedługo wyjdą. Na Krawczyka. No to super. I na Podolskiego. A jak myślicie, na meczu kto będzie górą dzisiaj? Górnik czy Konkordia? Remis, tak? Remis przyjacielski w takim meczu byłby fajny, wygra. Tak? Ja obstawiam, że będzie 5-0. Górnik wygra. No to zobaczymy. Cześć, widzę, że chciałbyś chyba autograf kogoś zebrać. Przygotowany, z kartką jesteś. Na kogo specjalnie czekasz? Na Podolskiego. A, tak myślałem. Cześć, jak masz na imię? Max. Dobrze, powiedz mi, Max, ty chciałeś tutaj coś podzielić się jakąś myślą, rozmową, wziąć udział w wywiadzie. Co chciałbyś powiedzieć? Ogólnie chciałbym zagrać w Górniku, chciałbym zdobyć mistrza Puchar Polski, chciałbym zdobyć Ligę Mistrzów. Ale tylko z Górnikiem? Ja z Górnikiem. Tylko z Górnikiem. Powiedz mi, jesteś tutaj z Knurowa, z Zabrza, z Gliwic? Rodziłem się w Zabrzu, ale mieszkam teraz w Gierałtowicach. W Gierałtowicach, no to blisko miałeś tutaj na imprezę. Czekasz już na piłkarzy, aż wyjdą? No czekam. Czekasz. Na kogo najbardziej? Najbardziej nie wiem, czy będzie grał, ale na Lukasa. Najlepszy kierowca pomacha nam. Jak słyszę, jest. Siemaneczko. Wszystko dobrze, Łukasz. Ja jestem, tak jak zawsze, jestem uśmiechnięty, gotowy do działania i tyle. Nie? Słuchaj, Górnik z Konkordią zagra za chwilkę. Ty grałeś przed momentem w innym meczu. Też z okazji jubileuszu. Fajna impreza, tak? Ty jako tutaj wychowanek Konkordii możesz to z pewnością docenić i ocenić odpowiednio. No jasne, że tak. Cieszę się bardzo, że się tutaj spotykamy, że widzę tyle znajomych twarzy, że Konkordia obchodzi swoją uroczystość stulecia klubu, także bardzo przyjemnie i zawsze miło się tutaj wraca. Zrobię zdjęcie z Wolczyńskim. Dużo na czole. Dzięki. Siemaneczko. Siemaneczko. A ty co, nie zagrasz w Konkordii teraz? Na Górnika, czy w Górniku na Konkordię? Ja tylko pooglądać. Ja tylko pooglądać, tak. Jakieś plany na odwiedzenie może Roosevelta? Byłem dwa dni temu. A byłeś dwa dni temu? Oczywiście, ale cię nie było z kamerą, widzisz? O, widzisz. Gdzieś akurat biegałem, no. Gdzie indziej. Obie ekipy właśnie meldują się na murawie. Konkordia, którą Górnik zabrze. Dobrej współpracy na kolejne lata. Że tu mamy taką. Rybuszki, wspólnie się naszego klubu. I Konkordia i Górnik są bliskie. Do nas wszystkich i do klubu, i do kibiców z najlepszymi życzeniami. Grajcie, rozwijajcie się. Wszystkiego najlepszego na tej stole i 200 lat na Konkordii.
sobie, czyje autografy zdobyłeś? Dudka, Wolszczyńskiego, Bielicy, Podolskiego. A. Jeszcze będziesz polował? Tak. No to powodzenia. Mecz z Concordią Knurów, no wynik 7-0. No ale ten wynik chyba tutaj najważniejszy nie był. Ważne było, że pograliśmy, no ale przede wszystkim, że uczciliśmy stulecie zaprzyjaźnionego klubu. Dokładnie tak, gadasz. No wynik tutaj nie grał roli. Klub tutaj świętuje, mają święto klubu, także przyjechaliśmy zagrać mecz pod kibiców bardziej. Zebrali się tutaj bardzo fajni ludzie, fajna atmosfera była bardzo. No i graliśmy sobie towarzysko, sprawdzaliśmy siebie w tym meczu, no i myślę, że wyszło to pozytywnie i było to bardzo fajne widowisko dla kibiców. Rafał Wolszczyński prezentuje przepiękną koszulkę retro na stulecie Concordii Knurów. Rafał dzisiaj wystąpił gościnnie w barwach Concordii. No, trudne zadanie z Górnikiem Zabrze mierzyć się. No ale jak oceniasz? Fajna inicjatywa, fajnie, że wszystko wyszło na stulecie zaprzyjaźnionego klubu, z którego się przecież wywodzisz. Jasne, że tak. No bardzo się cieszę, że mogłem brać udział w takim wydarzeniu, że zostałem zaproszony i gdzieś tam doceniony przez władze Concordii, bo jednak przeżyłem tutaj długie lata i piękne chwile, stąd tu się wychowałem piłkarsko i życiowo też, no bo jednak za tych młodych lat ta piłka mnie ukształtowała i bardzo się cieszę, że mogłem brać się w tym wszystkim udział, zagrać tutaj z Górnikiem i z chłopakami z Concordii, być z nimi w szatni, posiedzieć i poczuć ten klimat szatni znowu knurowskiej, więc no, jestem bardzo szczęśliwy i oby więcej takich inicjatyw. Stan do zdjęcia. Dzięki. No cieszy chyba takie fajne przyjęcie, jakiego tutaj dzisiaj doświadczyliśmy. No spotkanie zakończyło się jakieś 20-25 minut temu, a ty cały czas rozdajecie autografy, pozujecie do zdjęć. No przyjaźnie kwitnie Górnika z Concordią. Myślę, że fajny jubileusz klubu, fajna sprawa dla nich, fajna sprawa dla nas, że możemy trochę czasu spędzić z kibicami przed sezonem, bo to jest bardzo ważne, żeby cały sezon był owocny pod względem frekwencji i myślę, że fajna sprawa. Pan zapytać o to stulecie Knurów, dlaczego zdecydowaliście się rozegrać taki towarzyski mecz? No jak dlaczego? No stulecie, sama pani powiedziała, to partnerski klub. Zawsze ja pamiętam jeszcze za moich czasów, kiedy grałem, też byłem, nie pamiętam na jakim jubileuszu, ale również żeśmy tutaj grali takie spotkanie. Powiem tak, z sąsiadami trzeba dobrze żyć.